Witam Państwa serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu, już 11. Bardzo się cieszę, że mimo, że to 11. spotkanie, cały czas otrzymujemy nowe, coraz ciekawsze pytania i coraz rzeczywiście wnikające głębiej w samą problematykę ochrony danych osobowych. Dzisiaj jedynie 10 pytań, ze względu na przedświąteczny czas rzeczywiście staramy się, aby dzisiejsze spotkanie trwało krócej. Te osoby, które oczywiście nie mogły dzisiaj być z nami na żywo, zapraszam do naszego e-learningu, gdzie zapis webinarium zostanie opublikowany. A więc, żeby nie tracić czasu, przechodzimy do pierwszego pytania, które rzeczywiście wzbudziło ostatnio dosyć liczne sensacje w mediach i taką niemałą burzę. Mianowicie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uchylił decyzję prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych nakładającą na warszawską spółkę, pamiętacie Państwo, najwyższą karę dotychczas wydaną, nałożoną w Polsce, niespełna, w wysokości niespełna 1 miliona złotych. Sąd, argumentując swoje orzeczenie, wskazał, że rzeczywiście spółka przeanalizowała możliwość powiadomienia czy spełnienia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w artykule 13 ust. 1 2 i 14 ust. 1 2. Natomiast wyraźnie wskazano, że spółka przeprowadziła analizę. W jej wyniku okazało się, że koszty realizacji obu przepisów wyniosłyby ponad 22 miliony złotych. Zatem byłoby to niemożliwe rzeczywiście do udźwignięcia przez tą spółkę. Tym bardziej, że w celach zaiste dowodowych warto byłoby wysłać taką przesyłkę listem poleconym. Zatem już przeliczając, spółka wykazała, że byłoby to około 60 milionów złotych. Zatem no całkowicie jakby nieadekwatne koszta poniesione na ten cel do tak naprawdę przetwarzania, które miało miejsce. Tym bardziej, że spółka cały czas twierdziła i twierdzi, że przetwarza dane ogólnie dostępne. Zobaczymy, co dalej będzie z tą decyzją. No, wiadomo, że sprawa wróciła ponownie do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. No i zobaczymy, jak prezes rozwiąże ten temat. Dlatego jest to dla nas bardzo dobra informacja, oznaczająca, że urząd nie jest nieomylny, nie jest wszechwładny i sądy nadal sprawują właściwy nadzór nad orzecznictwem Urzędu Ochrony Danych Osobowych. A dla nas jest to naprawdę bardzo istotne, abyśmy wiedzieli, że nawet jeżeli jakakolwiek decyzja zapadnie w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych, nie oznacza to, że ona jest definitywna i ostateczna. Drugie pytanie. Jakie są podstawy prawne przekazania danych osobowych podmiotom trzecim? Szanowni Państwo, bardzo często pojawiające się pytanie, bardzo często pojawiający się problem. Nigdy nie wiemy tak naprawdę, czy możemy zewnętrznemu podmiotowi przekazać dane osobowe i w jakim zakresie. I jeżeli mówię tutaj podmiotowi trzeciemu, czy podmiotowi zewnętrznemu, czy stronie trzeciej, specjalnie używam takich określeń, które nie powinny Państwu jakby zamieszać w głowach. Chodzi na pewno o takie podmioty, z którymi nie łączy nas dotychczas chociażby umowa powierzenia przetwarzania danych, bo to wiadomo, dane możemy przekazać na podstawie artykułu 28, czyli na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych. Natomiast jeżeli pytanie dotyczy podmiotów trzecich jako urzędów, w tym rozumieniu, że to są podmioty publiczne, podmioty samorządowe, generalnie podmioty działające w ramach administracji publicznej zrzeszonej, niezrzeszonej. W tym wypadku pamiętajmy, Szanowni Państwo, że obowiązuje nas przesłanka wynikająca z artykułu 6 ust. 1 litera C, a więc jest to prawnie uzasadniony obowiązek, czy obowiązek prawny spoczywający na administratorze danych. Czy to będzie policja, która zwraca się w ramach prowadzonego pod nadzorem prokuratury postępowania w zakresie jakiegoś przestępstwa czy wykroczenia i potrzebne jest do tego postępowania nasze nagranie monitoringu, to będzie to nic innego jak podstawa prawna. Oczywiście wtedy policja na swoim wniosku wskazuje właściwą podstawę prawną, na podstawie której przekazujemy dany zapis monitoringu. Oczywiście w tym momencie przypominam, że inspektor ochrony danych obowiązany jest odnotować fakt udostępnienia danych osobowych.
W jakim celu? W celu zadośćuczynienia w zasadzie rozliczalności. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z podmiotem trzecim w rozumieniu na przykład spółki, która pracuje na rzecz innego podmiotu, któremu my przekazujemy dane osobowe, to ten podmiot trzeci może stać się podprocesorem. Wówczas oczywiście, w zależności od tego, czy mamy umowę powierzenia skonstruowaną w taki sposób, że mamy wydaną zgodę ogólną na dalsze powierzenie przetwarzania danych, czy ta zgoda jest szczególna, więc wymaga enumeratywnego wskazania wszystkich dalszych podprocesorów. Od tego zależy oczywiście, czy możemy przekazać, czy te dane zostaną przekazane bez naszej dodatkowej zgody, czy też otrzymamy pismo wskazujące na nasze oświadczenie, naszego administratora danych, czy rzeczywiście wyraża zgodę na dalsze powierzenie przetwarzania danych. Natomiast bywają różne sytuacje, chociażby taka sytuacja, która miała miejsce w jednym z podmiotów, w jednej z placówek oświatowych, o tak to powiem, gdzie oczywiście placówka oświatowa jest prowadzona przez organ prowadzący ma sobie firmę, ma sobie spółkę, którą sobie stworzył, która agreguje przetwarzanie danych w zakresie informatyki, takie centrum usług wspólnych. Ci, którzy wiedzą, o co chodzi, to oczywiście będą wiedzieli, o co chodzi. Stosowne porozumienia dotyczące powierzenia przetwarzania danych zostały zawarte. Natomiast pytanie mogłoby dotyczyć sytuacji, w której nagle ten nasze centrum zwraca się, ten kolejny podmiot, ta spółka, która została powołana przez organ prowadzący, zwraca się do nas o uzyskanie danych osobowych, których nie obejmuje porozumienie. W tym wypadku należy po prostu porozumienie aneksować, aby zadośćuczynić potrzebom tego systemu informatycznego, na podstawie którego potrzebne są te dane osobowe. Nie ma tu żadnego problemu oczywiście w dalszym, czy w ogóle w przekazywaniu danych osobowych podmiotom trzecim, natomiast zawsze przed takim przekazaniem należy upewnić się u inspektora ochrony danych, czy rzeczywiście to przekazanie może odbyć się na podstawie dotychczasowych przesłanek legalności przetwarzania danych osobowych, czy też musimy wskazać nową, która będzie wymagała na przykład spełnienia obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane dotyczą, bo taka sytuacja również może mieć miejsce w sytuacji, kiedy przekazujemy dane osobowe zupełnie innemu podmiotowi w zupełnie innym celu, o którym nasi na przykład pracownicy nie wiedzą. Pytanie trzecie. I to jest bardzo ciekawe pytanie. Czy otrzymane pocztą CV należy przechowywać w segregatorze mimo braku rekrutacji? Czyli zakładamy taką sobie hipotetyczną sytuację, taki kazus. Otrzymaliśmy pocztą tradycyjną CV albo otrzymaliśmy pocztą elektroniczną CV, które wydrukowaliśmy, a należy przechowywać w segregatorze. Czyli domniemuję, że sekretariat przyjął taką korespondencję i wprowadził ją do dziennika korespondencyjnego. Przekazał do dekretacji kierownictwu. Kierownictwo zwróciło do rejestratury ten zadekretowany dokument, to CV. Czyli zapewne sytuacja była taka, że sekretariat otrzymał CV, a przedstawił prezentatę, zarejestrował pismo, przekazał dyrektorowi, dyrektor podpisał i to CV trafiło do działu kadr. No w tej sytuacji, jeżeli nie ma prowadzonej rekrutacji, a sprawa została w urzędzie, tak to nazwijmy to podmiot, została wszczęta, czy w podmiocie sprawa została wszczęta, został nadany jej numer. Żeby rozliczyć się z tej dokumentacji w normatywie kancelaryjnym, należy przynajmniej na odwrocie tego CV opisać, co się z nim stało, jeżeli nie prowadzimy rekrutacji. Natomiast to są już sprawy kancelaryjne, może one nie dotyczą naszych spotkań w zakresie ochrony danych osobowych, ale warto wspomnieć, że rozpoczęta sprawa musi zostać w określonym ustawowym terminie zakończona. Zatem, jeżeli otrzymaliśmy takie CV, a nie prowadzimy rekrutacji, to nie mamy przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych osoby, która nam to CV przesłała. Może to być oczywiście jakiś tam tak zwany wstrzyk, czyli to może być sytuacja, której ktoś chce sprawdzić, jak działają u nas procedury dotyczące ochrony danych osobowych. Zatem, nie mając przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych, to CV, te dane osobowe, musimy zwrócić albo zniszczyć, informując o tym nadawcę. Zatem, jeżeli wszczęliśmy jakąś sprawę, sprawa została zarejestrowana w spisie spraw, jeżeli załóżmy prowadzimy
prowadzimy dla danych CV odrębną kwalifikację. Jeśli nie, no to jakaś ogólna kwalifikacja rzeczowa spraw kadrowych. Udzielamy odpowiedzi, a to CV, które zawiera prezentatę, które zostało wprowadzone do segregatora, czyli do dokumentacji, do spisu spraw i do teczki, w której są te sprawy przechowywane, należałoby zanonimizować te dane osobowe, ponieważ nie mamy przesłanki legalności przetwarzania. To, że ktoś nam przysłał dane osobowe, nie jest przesłanką legalności przetwarzania. Zatem albo przesyłamy z powrotem, odsyłamy to CV, jeżeli było przesłane drogą tradycyjną, nie daj Boże, jeszcze było z jakimiś dokumentami nam przesłane. Zwracamy tą dokumentację na adres nadawcy. Natomiast jeżeli sprawa została zarejestrowana, no to notatkę służbową powinniśmy stosowną do sytuacji sporządzić. Czyli że odesłaliśmy albo że zniszczyliśmy niszczarce. I tak powinniśmy postępować tak naprawdę ze wszystkimi pismami czy dokumentami, które są do nas przesyłane, a co do których nie mamy przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych. Po prostu. Jest to najlepsze rozwiązanie, jednocześnie pozostaje ślad w normatywie kancelaryjnym, w dokumentacji, w spisach, w dzienniku, że taka sprawa miała miejsce i nie została zbagatelizowana, czy w ogóle zlekceważona. Natomiast ktoś może zadać pytanie, no tak, ale w dzienniku korespondencyjnym mamy imię, nazwisko i adres nadawcy, który nam to CV przesłał. Zgadza się, ale w tej sytuacji, prowadząc dziennik korespondencyjny, jak najbardziej, prowadząc normatyw kancelaryjny, jak najbardziej mamy prawo przetwarzać te dane osobowe właśnie w tym celu. Czyli otrzymaliśmy, zarejestrowaliśmy, udzieliliśmy odpowiedzi. Po to jest właśnie wprowadzony został normatyw kancelaryjny, a zatem po to prowadzimy dziennik korespondencyjny, żeby odnotowywać tego typu wpływy dokumentacji. I tylko w tym celu możemy te dane przechować i przechowujemy. Zgodnie z normatywem kancelaryjnym, po okresie na przykład 2 lat, taki dziennik korespondencyjny ulega wybrakowaniu, czyli zniszczeniu. Kolejne pytanie, w jaki sposób anonimizować dane osobowe? W zależności od tego, w jakiej formie przetwarzamy dane osobowe. Jeżeli dane osobowe przetwarzamy w systemie informatycznym, to anonimizujemy za pomocą przycisków, który powinien być wyposażony program, za pomocą którego przetwarzamy dane osobowe. Jeżeli będzie to program kadrowo-płacowy, to jeżeli klikniemy przycisk anonimizuj dane, to wszystkie dane osobowe zostaną zanonimizowane, czyli całkowicie pozbawione możliwości odczytania, a w związku z tym identyfikacji osoby fizycznej, do której te dane osobowe przynależą. Jeżeli mówimy o formie papierowej, to anonimizacja danych osobowych będzie niczym innym jak zamazaniem czarnym markerem danych osobowych. Tylko pamiętajmy, że to w zależności od tego, jaki mamy wydruk, czy atramentowy, czy lasterowy, to pod kątem, patrząc w dobrym świetle pod kątem na tą kartkę papieru, będziemy nadal mogli odczytać te dane. Jeżeli mówimy o papierze termicznym, to te dane osobowe można zniszczyć, podgrzewając ten papier. Wtedy cały papier termiczny stanie się czarny, przynajmniej w tych miejscach, gdzie oczywiście chcemy pozbyć się tych danych osobowych. Czy zrobimy to za pomocą jakiegoś gorącego przedmiotu, czy nawet z przeproszeniem zapalniczką, bo też tak oczywiście można zrobić. Na przykład przykładem papieru termicznego jest paragon, zwykły paragon fiskalny, który otrzymujemy. Możecie Państwo sobie przetestować, jak wygląda anonimizacja zawartych tam danych, czy chociażby ceny. W ten sposób w okresie przedświątecznym można oszukać męża, jeżeli chodzi o dokonane zakupy i właśnie wracając do domu, nawet pocierając paznokciem ceny, można spowodować, że papier się rozgrzeje i zrobi się czarny, więc mąż nie będzie widział, ile wydały panie na zakupy. Jeżeli nie ma dostępu do konta, to wtedy jest to przestępstwo idealne. Natomiast najprostszym sposobem anonimizowania dokumentów, te, które rzeczywiście nam są potrzebne, jest po prostu, czy kopii dokumentów, bo tak to może łatwiej byłoby powiedzieć. Powinniśmy te dokumenty, te kserokopie dokumentów, czy kopie robocze, powinniśmy po prostu wrzucać do niszczarki i już. O sposobie niszczenia właśnie za pomocą niszczarek też kiedyś wspominałem na szkoleniach, żebyśmy wcześniej nie składali kartek na pół i nie wrzucali ich właśnie w ten sposób, ponieważ noże są stawione wtedy równolegle do wierszy na kartce i w zależności od typu drukarki nie do końca może dojść do zniszczenia tych danych. Także zawsze powinniśmy wkładać te kartki dokładnie tak, jak one są, czyli tym krótszym bokiem w formacie A4 i niech sobie spokojnie niszczarka je połyka. Są oczywiście różne typy niszczarek. Były kiedyś reklamy dotyczące niszczarek certyfikowanych pod RODO, ale przypominam Państwu, że nie ma takiej certyfikacji.
Zatem każda miszarka, która będzie cięła na skrawki 3 mm, będzie chyba wystarczająca. One oczywiście mają swoją normę linowską, którą można gdzieś tam znaleźć, odczytać. I ona była przygotowana dla dokumentów opatrzonych klauzulą niejawności, czyli od zastrzeżonych, poufnych, tajnych i ściśle tajnych. Dlatego, Szanowni Państwo, anonimizowanie danych osobowych w zakresie takiego codziennego postępowania może mieć miejsce w sytuacji, kiedy rzeczywiście musimy dane gdzieś udostępnić, na przykład na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. To jest oczywiście kwestia tych z Państwa, którzy są zobowiązani ustawowo do prowadzenia takiego BIP-u. W takiej sytuacji anonimizacja rzeczywiście powinna mieć miejsce już na etapie dokumentu PDF, kiedy możemy ładnie wstawić czarny prostokącik zasłaniający te dane osobowe, jeżeli stosujemy takie najprostsze metody. Także anonimizujemy w taki sposób, aby rzeczywiście nie można było tych danych odtworzyć. W niektórych sytuacjach możemy pozostawić jak najbardziej możemy stosować na przykład możemy pozostawiać pierwsze litery imienia, nazwiska, czyli inicjały, możemy, jeżeli mamy wersję edytowalną, możemy stosować właśnie X, jak nam pasuje. Natomiast chodzi o to, żeby te dane osobowe nie wskazywały na osobę, której dane dotyczą. Także to jest istotne. Kolejne pytanie. Czym jest pseudonimizacja danych osobowych? Jak pamiętacie Państwo, pseudonimizacja danych osobowych jest jednym z elementów, o których mowa w bezpieczeństwie przetwarzania w artykule 32 RODO, czyli nowy sposób na takie zabezpieczenie danych osobowych, że osoba nieuprawniona nie będzie mogła odczytać danych osobowych. Najprostszym przykładem jest nadawanie osobom, których dane dotyczą, nazwijmy to kodów, które będą przyporządkowane tej osobie. Dla klientów jest to bardzo dobre rozwiązanie, bardzo często stosowane w programach takich typowo handlowych, czy księgowych, czy w programach do fakturowania. Klient ma swój kod i nawet na dziale sprzedaży, przy kasach, wystawiając fakturę, jeden kasjer do drugiego może głośno krzyczeć: wystaw fakturę dla klienta A48. I wtedy oczywiście wszystkie osoby po stronie nie będą wiedziały, o kogo chodzi, a ten drugi kasjer, wprowadzając do systemu ten kod, będzie dokładnie widział dane dotyczące tego klienta. Jest to najprostsza pseudonimizacja. O pseudonimizacji takiej najprostszej możemy również powiedzieć w takiej sytuacji, kiedy nadajemy numery, chociażby numery, albo wołamy naszych uczniów, jeżeli mówimy o placówkach światowych, wołamy naszych uczniów po numerze. Jest to oczywiście może mało eleganckie, mało ludzkie, ale już nie wnikajmy w tę stronę. Chodzi tutaj o taką sytuację, w której na przykład wzywamy do odpowiedzi numer 24. Jest lato, są otwarte okna, nasza klasa jest w pobliżu jakiegoś ciągu pieszego, ulica, chodnik, no i powiedzmy ławeczki, są osoby jakieś tam postronne siedzą, no i nauczyciel woła ucznia numer 24 do odpowiedzi. No i to jest nic innego jak pseudonimizacja. Uczeń zna swój numer, wstaje i podchodzi do odpowiedzi. Oczywiście jest to całkowicie wyssane z palca i nierealne stosowanie tego typu pseudonimizacji, natomiast taka pseudonimizacja była dobrym rozwiązaniem na przykład w firmach produkcyjnych, gdzie klient składa zamówienie, a dział produkcji realizuje zamówienie na podstawie tylko otrzymanej specyfikacji oraz kodu klienta. Kompletuje to zamówienie, czy wykonuje, czy produkuje, no w zależności od tego oczywiście, jaką mamy branżę, jaką mamy placówkę. Kiedy zamówienie jest gotowe i wykonane, trafia do działu spedycji, do magazynu, który zajmuje się wysyłką. Magazyn na podstawie tych danych, które tego kodu klienta w zamówieniu jest w stanie wydrukować wklejkę do przesyłki, przygotować fakturę, czy wydrukować fakturę, chyba że dział księgowości tym się oddzielnie zajmuje. I temat jest zamknięty. Co to oznacza? Oznacza to, że tylko dział zamówień i magazyn posiada dane osobowe klienta. Natomiast już produkcja, gdzie może być dużo ludzi, mnóstwo ludzi, w zależności od tego, jak mówimy, jak wielki będzie to zakład produkcyjny, już na dziale produkcji mamy dane osobowe zabezpieczone w postaci właśnie takiego kodu
klienta. Kolejne pytanie. Czy dane niezbędne do ZUS przetwarzane są za zgodą osoby, której dane dotyczą? No, szanowni Państwo, za zgodą niekoniecznie. Za wiedzą tak. Natomiast dane niezbędne do ZUS, czy mówimy tutaj o formularzu zgłoszeniowych do ubezpieczenia, czy mówimy o innych dokumentach, które są, czy informacjach, które są przesyłane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, tak naprawdę przetwarzane są przez administratora danych, czyli przez pracodawcę, w ramach wspomnianego już wcześniej artykułu 6 ust. 1 litera C, czyli prawny obowiązek ciążący na administratorze danych. I tyle. Czyli te wszystkie dane, które rzeczywiście są niezbędne, przekazujemy. Tutaj może pojawić się dodatkowe jakby pytanie, szanowni Państwo, czy od razu zbierać te dane, które są nam niezbędne do zgłoszenia pracownika do ZUS na etapie rekrutacji. Myślę, że nie. Myślę, że to jest ten etap jeszcze przedwczesny, aby zbierać tak dużą ilość danych osobowych. Dopiero po ewentualnym zakończeniu rekrutacji pozytywnie zrekrutowany kandydat przekaże nam te dane, które są niezbędne do tego etapu zatrudnienia. To chyba wydaje się najbardziej rozsądne i zgodne z zasadą minimalizacji danych. Kolejne pytanie. Usunięcie wniosku o prawo do bycia zapomnianym, a cele dowodowe. Pamiętacie Państwo, że jest dosyć dużo praw osób, których dane dotyczą, które realizowane są na podstawie wniosku czy w trybie wniosku. Takie zgłoszenie żądania odbywa się na, przypominam, na załącznikach do Księgi Polityk. Te załączniki do Księgi Polityk, albo w niektórych przypadkach, jak prawo do bycia zapomnianym, w sytuacji, kiedy mamy na przykład subskrybenta newslettera. W takiej sytuacji jak najbardziej wystarczyłby mail. No, tutaj prawo do bycia zapomnianym byłoby jakby powiązane jednocześnie z wycofaniem zgody na przetwarzanie danych w celu świadczenia usług drogą elektroniczną. No ale to już jakby znowu rozszerzająco należałoby to pytanie zinterpretować, czyli cofnijmy się tylko do tego wniosku o prawo do bycia zapomnianym. Sytuacja jest taka, przychodzi do nas były klient, były pracownik z wnioskiem o prawo do bycia zapomnianym. Być może jest to nasz wniosek na naszym załączniku, a być może jest to ładnie, odręcznie napisane na papierze kancelaryjnym pismo, pięknie podpisane, odpowiednio opatrzone zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego określeniem strony. No, i co z tym robimy? Rzeczywiście po wpłynięciu takiego wniosku informujecie Państwo inspektora ochrony danych. My się tym zajmujemy, generalnie analizujemy, co może być zapomniane, a co nie i przygotowujemy stosowną odpowiedź. Tam, gdzie rzeczywiście te informacje, te dane osobowe mogą być zapomniane po otrzymaniu decyzji administratora danych, zostaną one na przykład usunięte z systemów informatycznych, usunięte z jakichś social mediów. Natomiast w niektórych sytuacjach, tak jak wspominałem już kiedyś, akta osobowe, które są przechowywane, te stare akta osobowe są przechowywane 50 lat, rzeczywiście w tej sytuacji dane osobowe nie mogą być zapomniane. Czyli wszystko, co zapominamy, co możemy zapomnieć, zapominamy. Natomiast sam wniosek złożony przez osobę, której dane dotyczą, dla celów dowodowych zachowujemy przez minimum 5 lat. Dlaczego? Ponieważ może się okazać, że po miesiącu przyjdzie nasz były pracownik, czyli ten wnioskodawca i stwierdzi, że nie zrealizowaliśmy jego wniosku. Ta dokumentacja, która będzie zgromadzona w toku realizacji tego prawa, będzie stanowiła ewentualnie dowód i obronę przed roszczeniami. Zatem sam wniosek przechowujemy. Oczywiście on też jest odnotowany w systemie informatycznym, także zawsze jesteśmy w stanie zidentyfikować, czy ta osoba już wcześniej występowała z jakimiś wnioskami, czy po prostu jest osoba, która nam złośliwie utrudnia pracę. No ale to raczej jeszcze nie powinno mieć miejsca. Czyli samo jakby odpowiadając na tą postawioną tezę, że usunięcie wniosku o prawo do bycia zapomnianym nie może mieć miejsca do czasu wygaśnięcia praw i ewentualnych roszczeń osoby, której dane dotyczą, albo ochrony przed roszczeniami dla administratora danych. Dlatego nie usuwamy tych wniosków. One stanowią dla nas zawsze podstawę do podejmowania działań, a następnie obronę przed jakimiśkolwiek niekorzystnymi wyrokami czy orzeczeniami sądów. Kolejne pytanie, dosyć jakby na czasie. Jak przygotować się do kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych?
Wypadałoby, Szanowni Państwo, odpowiedzieć na to pytanie bardzo krótko. Musimy codziennie przygotowywać się do kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Czyli musimy tak działać, aby ewentualna kontrola, która może się pojawić od po prostu bez zapowiedzi, nie spowodowała u nas żadnego stresu albo większego stresu. Wiadomo, że najprostszą procedurą, która dotyczy kontroli RODO, jest w momencie, kiedy zastukają smutni panowie do drzwi, jest ich przyjęcie, zweryfikowanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, łącznie z legitymacją kontrolera, a następnie powiadomienie inspektora ochrony danych. I tyle. Natomiast już wtedy my przejmujemy jakby uczestniczenie w kontroli i będziemy jakby cały czas do ich dyspozycji. Nie zawsze oczywiście Urząd Ochrony Danych Osobowych życzy sobie, aby inspektor ochrony danych uczestniczył w tej kontroli. Mamy do tego jak najbardziej prawo i to prawo wynika bezpośrednio zarówno z RODO, jak i z przepisów szczególnych i w tym wypadku również ustawy o ochronie danych osobowych. Dlatego też nie może być sytuacji, w której kontrolerzy bez udziału przedstawicieli podmiotu kontrolowanego będą taką kontrolę prowadzić. Natomiast wcześniej nie mamy się tak naprawdę do czego przygotowywać. Powinniśmy zawsze mieć możliwość udowodnienia zasad rozliczalności. Dlatego też często piszemy do Państwa, prosimy o informacje dotyczące aktualizacji, zatrudnienia, obszaru przetwarzania, audytujemy drobne obszary albo szersze obszary, po to właśnie, żeby nie być zaskoczonym kontrolą Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ponieważ oni po przyjściu zapewne poproszą te dokumenty, które zostały przygotowane jako system ochrony danych osobowych, a więc mamy księgę polityk i aktualne załączniki do niej, czyli te, które znajdują się w systemie. To jak zawsze w każdej chwili możemy udostępnić i to możemy kontrolującym pokazać. Natomiast poszczególne dokumenty, które są przechowywane przez poszczególne komórki organizacyjne, rzeczywiście będą przygotowywane na bieżąco, w zależności od tego, czego konkretnie będzie dotyczyła kontrola Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ale temat kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych będzie przedstawiony na oddzielnym spotkaniu, które zaplanowane zostało, przynajmniej jeżeli chodzi o to pierwsze spotkanie, jeżeli mnie Państwo nie myli, 20 grudnia w samo południe, także zapraszam Państwa. Maile zostały również rozesłane na przynajmniej adresy mailowe główne organizacji, także proszę dowiadywać się w sekretariatach, czy rzeczywiście taki mail doszedł. Jeżeli nie, no to bezpośrednio można takie pytanie przesłać do nas, bądź też jak zwykle zapraszam na naszą stronę rodo.clickmeeting.com. Tam również jest informacja o planowanym tym naszym spotkaniu na żywo, piątek 20 o godzinie 12. Tam szerzej omówimy oczywiście całą sytuację dotyczącą kontroli RODO. Pytanie 9. Jakie zadania ma zastępca inspektora ochrony danych? Po pierwsze, niekoniecznie zastępca, a osoba zastępująca inspektora ochrony danych. Oczywiście jest to bardzo fajne rozwiązanie, które zostało wprowadzone nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych. Ponieważ RODO wskazywało tylko na inspektora ochrony danych, chociaż nomenklaturalnie inspektor ochrony danych, ten, który jest zgłoszony do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, to jest jedna osoba, ale z drugiej strony nic nie stoi na przeszkodzie, aby w danej firmie istniał zespół zajmujący się ochroną danych osobowych. I wtedy jakby sama funkcja zastępcy nie została w związku z tym zidentyfikowana i jakby potrzeba nie została zidentyfikowana, w związku z tym takie zapisy nie zostały wprowadzone do sporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych. Natomiast ustawa o ochronie danych osobowych wprowadziła taką instytucję osoby zastępującej inspektora ochrony danych osobowych podczas jego nieobecności. A zatem w przypadku, kiedy nasz etatowy inspektor ochrony danych idzie na urlop, idzie na wolne, wówczas może go zastąpić osoba kompetentna. No jeżeli mamy sytuację urlopów dwutygodniowych czy tygodniowych, to rzeczywiście może zdarzyć się sytuacja, w której inspektor będzie potrzebny, a odwoływanie inspektora z urlopu, no to wiadomo, zgodnie z kodeksem pracy, kolejne problemy dla pracodawcy, więc lepiej jest wyznaczyć osobę zastępującą, aniżeli jej nie posiadać. Natomiast, Szanowni Państwo, zastępca, możemy potocznie mówić zastępcy inspektora ochrony danych, ale pamiętając, że to jest osoba, która zastępuje tylko w czasie nieobecności. Ta nieobecność w przypadku, kiedy mamy grupę podmiotów, kilkanaście spółek tworzących grupę zajmującą się określonymi
określonymi rodzajami działalności, ale w związku z przetwarzaniem danych osobowych grupa ta powołała jednego inspektora ochrony danych. Tutaj byłoby jak najbardziej zasadne powołanie osoby zastępującej, która rzeczywiście będzie zastępowała, nawet jeżeli ten inspektor pojedzie na kontrolę do jednej z zespołów. Wówczas pozostałe mogły być w cudzysłowie, mogły mieć utrudniony kontakt z inspektorem ochrony danych, a jest to jakby już łamaniem przepisów rozporządzenia ogólnego. Zatem taki zastępca mógłby rzeczywiście nawet w takich sytuacjach pełnić obowiązki inspektora ochrony danych. Ponieważ zadań inspektora jako takich, zastępcy inspektora jako takich nie ma. W związku z tym, że on zastępuje inspektora ochrony danych, realizuje wszystkie zadania inspektora ochrony danych w momencie, kiedy nie ma kontaktu z tym naszym głównym inspektorem ochrony danych. Jest to też dobre rozwiązanie w sytuacji, kiedy chcemy mieć w podmiocie własnego inspektora ochrony danych, a zastępcę wyznaczamy w firmie zewnętrznej, chociażby w naszej kancelarii. To też jest rozwiązanie jak najbardziej akceptowane. Tylko pamiętajmy o tym, że zastępca inspektora ochrony danych musi mieć takie same kwalifikacje jak inspektor ochrony danych, a więc te wymogi formalne spoczywające na zastępcę są identyczne jak na inspektorze ochrony danych. A więc odpowiednie wykształcenie, doświadczenie w ochronie danych, w prawie dotyczącym ochrony danych osobowych itd., itd., itd. Zatem nie możemy w cudzysłowie byle kogo wyznaczyć, bo wtedy również może spotkać nas zarzut, że nie wypełniliśmy albo inaczej złamaliśmy przepis formalnych obowiązków spoczywających na wyznaczeniu przez administratora danych osobowych inspektora. Także starajmy się, aby zawsze ta osoba była doświadczona, kompetentna, wykształcona, czyli przynajmniej kurs inspektora ochrony danych albo studia kierunkowe, albo doświadczenie w prawie ochrony danych osobowych. Także zastępca, mówiąc najprościej, podsumowując, ma dokładnie takie same zadania jak inspektor i wykonuje tak naprawdę tylko podczas nieobecności tego naszego etatowego inspektora ochrony danych. I ostatni w dniu dzisiejszym punkt, ostatnie pytanie, kto prowadzi punkt kontaktowy inspektora ochrony danych? Jak sama nazwa mówi, punkt kontaktowy inspektora ochrony danych prowadzi inspektor ochrony danych. I jest to rzeczywiście wymóg, który czasami jest ciężko zrealizować. Jeżeli wyznaczacie Państwo nas jako swojego inspektora ochrony danych, no to przypominam, że mamy infolinię, mamy system biletowy, mamy dedykowanego maila, które to jakby te formy punktu kontaktowego są zawsze obsługiwane przez zespół inspektorów ochrony danych, mimo że powiedzmy macie Państwo wyznaczonego jednego inspektora ochrony danych, na przykład w mojej osobie. Zatem to inspektor ochrony danych prowadzi taki punkt kontaktowy zarówno dla osób, których dane dotyczą, czyli pracowników, uczniów, klientów, petentów, dowolnie jak nazwiemy kategorię osób, których dane dotyczą, ale również dla Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Często niestety się zdarza, że Urząd Ochrony Danych Osobowych dzwoni bezpośrednio do firmy, do podmiotu, a nie szuka nawet informacji o punkcie kontaktowym, gdzie zawsze czeka osoba odpowiednia i przygotowana na taki kontakt. W takiej sytuacji przypominam Państwu i polecam przekazywanie numeru bezpośrednio na nasz punkt kontaktowy. Na pewno urzędnik Urzędu Ochrony Danych Osobowych uzyskał nas wszystkie informacje, których będzie chciał. A jak nie uzyska, no to oczywiście my postaramy się, aby zebrać te informacje bezpośrednio u źródła i przekazać do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Także punkt kontaktowy jest prowadzony w różnych formach, natomiast prowadzony jak najbardziej przez inspektora ochrony danych. W tych momentach, w których nie pełnimy takich funkcji, a pełnimy wsparcie, oczywiście jest możliwość również pełnienia czy utrzymywania takiego punktu kontaktowego przez nas. No i to też jest jakby sytuacja odnosząca się do poprzedniego punktu, również można w takiej sytuacji zadbać o to, aby wyznaczyć nas albo kogoś z naszego zespołu do pełnienia funkcji osoby zastępującej inspektora ochrony danych. Przypominam, że również zgodnie z tą nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych osobę zastępującą należy zgłosić do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Szanowni Państwo, no dzisiaj naprawdę nam się udało bardzo szybko skończyć i wyczerpać te pytania. Jeżeli oczywiście są dodatkowe pytania albo wątpliwości, to już od początku naszego spotkania był włączony tryb zadawania pytań, także w razie co bardzo proszę o ich zadawanie. Jak zwykle, czy to w formie audio, czy pisząc właśnie na czacie. Jeżeli pytań nie ma, to jak zwykle proszę pisać na kontakt@idpo.pl albo przekazywać te pytania telefonicznie. Często się też zdarza, szanowni Państwo, że problemy i zgłoszenia, które wpływają na nasz punkt kontaktowy, staramy się również po takim lekkim tuningu te zagadnienia wprowadzać do tych naszych spotkań, żeby pokazywać Państwu, jakie czasami problemy dotykają tak naprawdę każdego z nas. Pytań nie ma, widzę, że w formie czatu też nikt nie zadaje pytań, a więc dzisiejsze spotkanie możemy zakończyć. Bardzo Państwu za nie dziękuję. Pozdrawiam, życzę miłego dnia i do zobaczenia na następnym spotkaniu.